Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś jest ze mną Ola. Hejka, witam. I będziemy dla Was nagrywać Book Cover Challenge, czyli będę zgadywać po okładkach, po dotykaniu okładek, jaka to jest książka. I ja oglądałam ten challenge u bestsellerek i chyba Combook ze Słomką też nagrywały, także stwierdziłam, że też muszę to nagrać. Okej, okay, zaczynamy. Ola mi zawiąże oczy. Okej, okay, nie chcecie poskubać. Dobra, nie widzę totalnie nic. Okej, czyli mogę zaczynać polować ci książki, tak? Mhm. I może układaj je później na podłodze, że te co zgadłam i te co nie zgadłam. Okej. Okay. Musisz mi mówić, kiedy będzie książka. Dobra, podaję książkę. Okej, okay. O Jezu, cienkie. O, ma znaczniki. O, to będzie jakaś... O nie, ma skrzydełka, czyli to nie będzie ta. Kurczę. No. Myślałam, że to będzie jakaś ze Szklanego Tronu, ale ona ma skrzydełka, więc na pewno nie będzie ze Szklanego Tronu. Hmm. Ma skrzydełka. Jakie wydawnictwa mają skrzydełka? Jaguar chyba ma skrzydełka. To nie ma tak dużo znaczników, aż. Po napisie jest ciężko zgadnąć w ogóle. Chociaż jest troszkę wypukły. Jesteś taki? No jest trochę wypukły, ale... Nie wiem, na przykład, dobra, co ostatnio czytałam i w sumie może mieć tyle znaczników i skrzydełka. Zły król? Jezus Maria, tak! Tak? Okej. Okay. To nie jest ustawione, ja wcale nie powiedziałam o tę książkę. Okej. Okay. Czyli kolejna. Dobra, to jest stresujące. Proszę. Dobra, przed chwilą myślałam, że to jest twarda oprawa, ale nie jest. To jest takie śliskie jakieś. I nie ma nic. Aha, Ola, dzięki. I nie ma nawet skrzydełek. Ani znaczników. A myślę, że to rozpoznasz. Tak? Myślę, że nie. Nawet nos mam zasłonięty, tak że nie czuję nawet zapachu tych książek. Nos możesz odsłonić. No. To chyba wchodzi w zasady. Chyba nie umiem. Dobra, jeszcze mu chciałam to powąchać. Bo tak sobie myślę, że to może być któraś z upadłych Lauren Kate, tylko nie wiem, który tytuł, a one są takie... Właśnie czuć ich zapach. Więc... nie wiem, dobra, dajmy tą najstarszą, która jest u mnie. Chociaż nie wiem, kurczę. Boże, tu nie ma jakby nic praktycznie. Strzelaj, nie masz ich dużo. No pięć. Dobra. Na U? No to nie wiem, Udręka albo Upadli. Mhm. Jedna z tych. Kurczę. Dobra, Udręka? Nie. No to Upadli. Tak. To do zgadniętej książki. Nie mam pojęcia. Możemy uznać do zgadniętych. Okej. Okay. Przyda się jakoś. Pomoc. No tak. O. Czy to pewnie zgadniesz szybko? Nie, to zgadniesz na pewno. Ale dobra, niech już będzie, jak już wyciągłam. Włoski nauczyciel. Tak. No. Okej. Okay. Ma charakterystyczną. Tak, ma bardzo fajną okładkę. Co by dla ciebie mogło być trudne? Czemu trudne? Bo za szybko wszystko zgadujesz. Okay. W ogóle mam nadzieję, że mnie słychać. Powinno być. A możesz podnieść trochę do góry to coś. Dobra, to ma skrzydełka. Takie duże skrzydełka. I nie ma nic znowu. Chcę, żebyś czegoś nie zgadła. Nie wiem, Jezu. A to jest książka z serialu? Mhm.
No to będzie, nie wiem, Mroczne Umysły? Tak. Okej. Okay. I nie wiem, czy to jest tytuł, czy to jest... W sumie jakby podtytuł? No, no to Stranger Things, Mroczne Umysły. Dobra, o tam chodziło. Dobra. Czego ty byś mogła nie zgadnąć? Może to? Okej, podaję. Ha, cieniutkie. O, i ma skrzydełka. Jezu, to jest nowe. To ja to kupiłam na targach pewnie. I nie ma nic, znowu. O, dobra, tu ma coś. Co tu ma? Tytuł? To jest tytuł? Znaczy, akurat dotykasz autora, ale zaraz pod tym jest tytuł. O, taki duży dosyć. Aha. O, dobra, duży tytuł. To będzie któraś z Kronik Czerwonego Klasztoru. Ale nie mam żadnego pojęcia, która. Ale to jest cienkie, to będzie Maresi. Dobrze. Nawet nowe książki wskazuję od razu. Dobra, w sumie to nie jest takie trudne, jak myślałam. Albo ty jesteś z tą zbyt dobra. O. Już nie, to zgadniesz, nie dam ci tego. Też zgadniesz. Wątpię, żebym tak wszystkie zgadła. Okej. Okay. Czego, może nie zgadniesz? Dobra, to jest grube. Ma znaczniki. I jest też nowe, czyli też kupiłam pewnie na targach. Co było tak grube, co kupiłam na targach? No tak na oko jakieś 500 stron. Więc... Co ja kupiłam na targach? Boże, ja nie wiem, co ja kupiłam na targach teraz. Chyba Fangirl? Ja nie wierzę. Tak! O, wow! Dlaczego tak wszystko zgadujesz? Nie mam pojęcia. Może to? Jezu, ja mam tą chustkę założoną, a ja i tak zamykam oczy pod spodem. Mogę podaję? To będzie któraś Kinga. Tylko które? Jezu, tu nie ma nic też. Ja nic nie mówię. Dobra, strzelam. Czekaj. Nie wiem, czy to King. Nie, bo King jest... King ma inaczej. O Jezu, to jest jakaś książka dla dzieci? W sumie tak. No to teraz to ja nie wiem, nie mam pojęcia. Jezu, jakie mam książki dla dzieci w twardej oprawie? W sensie mam Anię z Zielonego Wzgórza, no ale to jest tak, no powiedzmy, że dla dzieci. I to chyba tyle. Nie mam jeszcze jedno. Nie wiem, czy to jest Anię z Zielonego Wzgórza, czy nie. Bo to nie brzmi. Nie wiem, czy to jest coś odpowiadać, bo za szybko zgadniesz. Dobra, to są Szaleństwa Panny Ewy? Nie. O Jezu, no to jakie mam jeszcze książki w twardej oprawie? No to musi być któraś Ania z Zielonego Wzgórza. Tylko która? Nie znam nawet tych tytułów. Masz dwie. Trzy, bo jeszcze jest taka różowa. Aha. I są dwie zielone. I to raczej nie jest ta różowa, bo różowa jest grubsza. Nie wiem, Ania Zawlonea. Tak? Pierwsza część. O. Nie wierzę. To było tak pół na pół zgadnięte. Tak samo jak to upadli. Czyli są dwie książki pół na pół. Tak, no. Okej, okay, podaję ci książkę. Cienka książka. O, i duże zakładki. I... Zrozumieć zbrodnię? Jak ty to robisz? Serio? Tak.
Może strzelałam. Nie, to nie jest ustawiane, naprawdę. Ona nie wie, jakiej książki daje. Nie wierzę. Ja się poddaję. No weź, muszę czegoś nie zgadnąć. Właśnie nie wiem, czego byś mogła. Pewnie tych najprostszych rzeczy. Tak samo jak w tych cytatach nie zgadłam w mojej wtedy ulubionej serii. Dworów ci nie daję, bo dwory to ty jeszcze ci nie podam, już zgadnij. O nie. Może to? Taka jest tu książka. Dobra, to jest ciężkie. Ciężka książka, którą kojarzę, że jest ciężka, to jest Mój piękny syn, ale teraz mają moja pani od polskiego. I ma skrzydełka znowu. I nie ma nic znowu. Nic, totalnie nic, ora co? Jak ja mam to zgadnąć? O nie. Możesz nie zgadnąć. Nie miała satysfakcji. Nie, zaczekaj, ja muszę... Boże, uduszę się zaraz w tym. Po wielkości to jakoś zgadnąć. Jezu, to jest ciężkie. Aha. Nie wiem, też chyba jest nowe. Nie wiem, co kto ma skrzydełka jeszcze wydawnictwo niezwykłe. Ja ci nic nie podpowiadam. To nie są takie duże skrzydełka. Jezus. Czekaj, Ola, bo musisz mi chyba poprawić mocniej tą opaskę. Już wypływa. Okej. Okej. Ważyłam dobrze tutaj? Dobra. Jezus, nie mam pojęcia, co to ma być. To jest takie gładkie. To jest niebieska okładka? Nie niebieska. Raczej w ciemne kolory. No, ale taka niebieska granatowa, czarna. Mm-hmm. To to będą Łowcy płomienia. O, tak? No tak. To nawet czemu? Nie, nawet jeszcze jej nie otworzyłeś. Jaka książka? To jak strzelasz, to strzelasz dobrze. To jest chyba 10. książka, także nie wiem, lecimy dalej? Możemy, no. Fajnie się bawię. Śmiesznie jest. Dobra. Może to? O nie, znowu jakaś cienka książka. I znowu gładka. Całkiem gładka. Znowu. Bo inne zrobiły za szybko. Znowu ma skrzydełka. O nie. O Jezus. Podejrzewam, że to będzie jakaś książka taka hit i będzie przypał, jak tego nie zgadnę. Ale nie mam pojęcia, co to może być w ogóle. Zero. Jezus. Nie wiem nawet, ile to ma stron. W sensie nie potrafię tego tak wyczuć. Nie czuję zapachu. Jakaś podpowiedź? To autorka ma tak samo na imię jak twoja ulubiona. To będzie Wiedźma Morska. Tak? O, no to z podpowiedzią, ale... Kurde. Dobrze, że pamiętam autorów. Naprawdę nie wiem, co ci dać. Nawet nowe książki zgadujesz. Wait. To też na pewno zgadniesz, bo to ma charakterystyczną okładkę. Ciekawe, czy to maleństwo. Bo to podaje. A, okej. Obstawiam, że to nie jest książka dla dzieci, czyli to jest Zabójczyni. Tak. Coś tam, Historia Adarlany, czy coś. To jest Szklany Tron! W ogóle czytajcie Dwory i Szklany Tron. Nie mam pojęcia, czy mówię do kamery, ale... I Okrutnego Księcia też jest dobre. Okej, okay, podaję ci. Jest prawie gładkie. No, tu ma napisy.
Jest cienkie. I ma skrzydełka. Coś za dużo tych książek moich ma skrzydełka. Ja tak narzekam, że o, książki nie mają skrzydełek. Co może mieć tytuł tutaj? Ej. To jest tytuł? Mhm. Tytuł, dobra. Będę czytać, nie umiem. Braillem. Prawie. A to jest wyżłobiony tytuł. Nie jest wypukły. Wypukły. Tak? To... Widzicie, jak ja czuję. Wodne. Dobra, taki w miarę... Nelly? Tak. Tak? Tak. O Jezu, ale hit, serio? Tak. O, tak sobie myślę, co może mieć taki tytuł w sumie, krótki tu. Wow. Ej, ale hit. Ja się poddaję. Dobra, ile mamy książek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. To do 20. Okej. Okay. Ole już nie ma pomysłu? No bo wszystko wiesz. O, ale to zgadniesz szybko? Nie wiem się tego. O nie. Wiesz, że pewnie te książki, które mówisz, że o to zgadniesz szybko, to ja bym nie miała pojęcia pewnie. A tego może nie zgadniesz, proszę podejść. Znowu jakieś takie w miarę cienkie. Nie ma skrzydełek, o nie. To jest tornado? Tak. Tak? O Jezu, co? Serio? Wow, ja zakocham moją intuicję, serio, ja zgaduję połowę tych książek. Połowę? Wszystkie zgadujesz. Nie wiem, co ci mam dawać. A nie z tej serii ci już w sumie dawałam, więc bez sensu. Serio są bardzo mylące. Spróbuję z tym. Daję. Fantastyczne zwierzęta? Tak. Tak? Tak. To ma twardą oprawę i jest takie ładne. Masz dobry zmysł dotyku. Albo intuicji. Kto by pomyślał? Okej. Okay. Kolejna podaję ci, uwaga. Okej, okay, znowu jakieś takie... Nie, to ma jakieś 500 stron. I nie ma znaczników. To znaczy, że albo czytałam to dawno, albo jeszcze tego nie czytałam. O, i masz żłobienia. Ma więcej żłobień niż inne. Ma dużo żłobień, strasznie. Mhm. Ty, co to za książka? To w ogóle dobrze to trzymam? W sensie? Trzymasz na dobry nagrodę. O, właśnie. O Boże. Jezu, jaka książka miała tyle żłobień, aż takich? Mam nadzieję, że to nie jest jakieś, wiesz, takie, co ja lubię czytać, bo... Raczej nie wydaje mi się. Czekaj, muszę obczaić. Ale to ma takie duże aż te? Czy... Nie, to nie są literki. To nie są literki? Literki są jakby jeszcze na tym. Aha! Ej, dobra, teraz sobie z takie właśnie mam pojęcia. Dawaj, intuicja. Literki jeszcze na tym, o Boże. To jest iluczłonowy tytuł? W sumie jedno, ale spodzielone jakby na dwie części. W sensie tutaj jest w burznikach napisane. Wytyfy? Ale to jest jeden wyraz. Może tak zobaczę prędzej. Jezus, nie mam pojęcia. Co ty mi dałaś? O mój Boże. Co to jest? Nie, to mi też nie pomoże. Nie, to nie byłby jeden wyraz. Jeden wyraz. Mhm. Kurde! Gruba książka i jeden wyraz. I skrzydełka. Kurde. Ej, ale wow. Teraz to nie mam pojęcia. Kto tak brzydko podzielił wyraz? W sensie nie licząc włoskiego nauczyciela. Ale to już było. Jezus, nie lubię takich układek. Zapamiętałabym ją, to na pewno moja książka. Tak, 100%.
Jezus, jeden tytuł. W sensie jedno słowo? Boże, co? W sensie jest przedzielone, w sensie, że jest pół napisane na górze, a pół na dole? Tak, ale to jest w sensie nie tak daleko od siebie, jak pokazałaś. No, okej. Jezu! Nie mam nawet pomysłu, w co wystrzelić, Jezu! Nie wiem, jakie było jedno słowo takie... Nie wiem, tylko jedno kłamstwo to na pewno nie jest, bo to nie jest jedno słowo. Kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę! Światło anioła to też nie jest, bo to w ogóle nie to wydawnictwo pewnie. Współlokatorzy nie wiem, czy są podzieleni. No ale to chyba jest jedyne jedno słowo długie, co mi przychodzi do głowy. Współlokatorzy? Tak. Tak? Oni mają podzielenie tytułu? O nie. Ale dziwnie. Muszę to w końcu przeczytać. Dobra. Robię drugą kubkę, ale nie przez to, że jest niezgadnięty, tylko przez to, że jest za dużo zgadniętych. Dobra. Okej, podaję książkę. Jezu, znowu jakaś taka niewymiarowa. Aha, i znowu gładka. Tu ma coś zagięte. To ma 300 stron? Sprawdź. Bo mam książkę na myśli, ale nie jestem pewna, czy to jest to. Ponad 300, 350 w sumie. Tak? Mhm. No to chyba... To chyba to. Bomba? Tak. Tak? Tak. No okej. Okay. Myślałam, że to mam miejsce. Dlaczego tak szybko zgadujesz? Czujesz zabawę? No, z tamtym mi gorzej poszło ze współlokatorami. Dobra. O, znacznie. Tylko jeszcze teraz, w jakich książkach ja mogłam mieć tyle znaczników, nie licząc dworów i szklanego tronu? Chyba, że to szklany tron. Czy to szklany tron? Nie. Nie? Jest dość wypukłe. W jakiej jak książce mam tyle znaczników? Wow. Wow. Jakby, wiesz co, zmyliłaś mnie tym, że miałaś mi nie dawać dworu. A to jest dwór Cierni i Róż? Tak! No i jednak się nie udało. No. Właśnie myślałam, że nie zgadniesz, przez to, że ci powiedziałam, że ci nie będę dawać. No ale... Jednak za wielka miłość. Jezu, kocham dwory. Jakby tak ktoś jeszcze nie zauważył. Może teraz to... Czy też te znaczniki podaję? Cienkie znaczniki. Na Surface Breaks? Tak. Jej, to też czytajcie. To jest pod taflą polskie. Nie wiem, gdzie jest kamera, ale okej. Okay. Dobrze, pokazuję. Okej, bo nie wiem, ile mam książek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jeszcze dwie. Okej. Na razie masz wszystkie zgadnięte. No dwie tak pół na pół. Tak, ale i tak zgadnięte. A jakby coś z tego? Podaję. No i znowu nie ma znaczników, ani skrzydełek. O nie. Aha, nie czuję. Daj, nie czuję. Może co to może być? Czy to jest angielska książka? Nie. Nie? No to tym bardziej już nie wiem. Czy się nie zapisała po angielsku, jeśli o co ci chodziło? Ej, to ma ładne okładki. No. Tu jest tytuł? Tak. I trochę wyżej jest znaczek? Nie.
Jaki znaczek? No znaczek wydawnictwa jakby, nie, znaczek taki. Nie. Nie? Poniżej jest znaczek. Aha. Okej. Okay. A jest znaczek. To będzie z Uroborosa. I to będzie któraś szamanka od umarłaków, tylko nie wiem, która część. Fałszywy pieśniarz to nie jest. Demona Luster jeszcze nie czytałam. Czytałam tylko szamankę od umarłaków, więc nie wiem. Szamankę od umarłaków? Tak. Tak? Tak. O. Nie wierzę. Okej. Okay. Ostatnia książka. Ostatnia. Postaraj się. Ja nie wiem. Okej. Okay. Daję ci książkę. Jest gruba w miarę, w sensie, no, ciężka. I ma duże skrzydełka. Duże, duże skrzydełka. O Boże. O, i ma tu tytuł. Ma tytuł? To co może mieć tu tytuł? Co ma tu tytuł? To będzie któraś z serii przeczucia? Czy w sensie nieuniknione intuicje i tak dalej? Tak. Nieuniknione? Tak. Tak? Tak. O wow, Jezu. O dobra, to była ostatnia, tak? Mhm. O Boże, ale wyglądam. Ale super. O, nieuniknione. Tak właśnie pierwsze, co mi się przyszło do głowy, to nieuniknione. Nie wierzę. Ale super. Wow. A jednej książki. No, dwie zgadnęłaś połowicznie w sumie? No, dwie zgadnęłam. Zgadnęłam. Połowicznie. O Jezu, ale mnie teraz bolą oczy. Okej, okay, jeszcze założymy Oli opaskę, żeby nie było, że coś widać. Dam ci jedną książkę taką, okay, która już była, w sensie ty mi ją dawałaś, żeby nie było aż tak ten. Zobaczymy, czy pamiętasz? Pewnie nie. Nie jest to tak dobre jak ty. Wait. Dobrze jest? Mhm. Okej. Okay. Możesz oddychać, bo ja tak średnio w tym. Ej, serio, to śmieszne uczucie. No nie. Jeszcze masz to, że masz tą twarz swoją, to jest masakra. Okej, okay, ale to chyba ten włoski nauczyciel, tak, bo ona jest taka charakterystyczna. Brawo. Ej, serio, fajna zabawa. Fajne, nie? Okej. Okay. Okej, okay, jakby nie zauważyłam wcześniej, że to ma jakikolwiek znaczenie. Okej, okay, także to by było na tyle. Dziękujemy wam za oglądanie. Ja się świetnie bawiłam. Boże, teraz patrzę, że to trwa pół godziny. Także no, 20 książek już kiedy. No właśnie. Także dziękujemy i do zobaczenia. Możecie sobie oglądać na przyspieszonym, polecam. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!